proszę opowiedzieć o tym torze. Jaki on jest duży? No, krokami nie był mierzony, ale jest na tyle duży, że w rączki jednak wchodzi. Zawodnicy są zadowoleni, jest równy, jest zawsze zadbany. Mi się tak wydaje, bo po każdych zawodach dziękują za tor. No, myślę, że nic więcej nie potrzeba dla tormistrza. A jak się dba o taki tor? Co trzeba robić? Najważniejsze to jest przygotować go na następne zawody po zawodach. Nie ma, że się jedzie do domu i zostawia się go tak, jak tam po zawodach zostaje. Musi być zarównany, musi być przygotowany, jakby następny dzień był zawody. No to wtedy wiadomo jest, że jest dobrze i bezpieczny dla dzieci. Synami będziemy przebudowywać, tylko pierwszy początek chcieliśmy zrobić otwarcie, żeby sobie wszyscy pojeździli, rozjeździli się i spotkali się przede wszystkim, bo jest fajnie, bo się spotykają z dziećmi i z całymi rodzinami. No i synowie tutaj właśnie już wyrysowali plan tego toru. Będzie bardzo mocno przebudowany, będzie dłuższy, będzie i bezpieczny, bo i tak ten jest bezpieczny, to i będzie bezpieczniejszy tamty, bo będzie szerszy. No a jak będzie wyglądał, to jeszcze nawet sam nie wiem, bo tylko tyle co z rysunku. Zobaczymy, jak przebudujemy. No, w czasie jednego biegu startuje u nas 24, ale to jest jeszcze miejsce, jest miejsce. A na tym nowym torze na pewno będzie możliwość jeszcze dostawienia bramek do start maszyny. Także podejrzewam, że z 30-35 osób będzie mogło wystartować.